Siema, Mario, witam was w kolejnym odcinku w grze zwanej Mario, gdzie teraz karmimy sobie lumę głodnego, prawdopodobnie ostatniego? A może nie? Może tak? 1800 pieniędzy trzeba mu tutaj załatwić, żeby go napchać i żeby zrobił nam nowy świat. I mamy 98 ze 120 gwiazdek w tym momencie, co oznacza, że do końca gry zostało 120 minus 98 gwiazdek do zdobycia. To całkiem 22 dużo. Okej. Dziwne, że już widzimy te trzykropkowane niebieskie przejście za tobą. Może jest to jedyny sposób, żeby dojść do tego świata dalej, czy jakkolwiek to działa, nie wiem. Ale bonusowy świat strasznej willi, wygląda to bardzo, no właśnie, jak flashback, jak ta willa z Luigi's gry pierwszej. Bardzo, bardzo przypomina klimat. Chociaż dużo światów tutaj przypomina światy z pierwszej gry, tylko oczywiście zrobione ciekawiej na ogół. Skakanie w ciemności. Flashback znaczy, nie jest flashback. Dobra, ale faktycznie flashbackujemy do pierwszej gry, nawiązanie takie czy coś, czy takie tylko haha tytuł. Flashback i tyle. No jak na razie nie wygląda bardzo znajomo. Okej, będzie tak błyskało. Spoko, jest poziom już jego. Dajcie bicy. Może nie powinienem, może one by mi mogły później pomagać, jako wskazówka, gdzie są platformy, czy coś takiego. Ale fajny pomysł z tym. Serio? Wraca ta mechanika rzeczy do bitu, ale za każdym razem w tej grze, gdy mamy znowu ten motyw, jest to zrobione całkowicie inaczej. Okej, dobra, wyśrodkuj kursor. Bo zaczynałem się już Aha, nie trzymaj hamulców. Zaczynałem się już z tym gubić. Dobra, zaczynasz spadać, lecimy dalej. Więc fajna zabawa. Więcej kreatywnych tutaj sposobów na użycie Yoshiego, naszego najlepszego kolegi. Tędy. Jest, to było piękne. Mogę tak, nie, chcę wybić się na lewo, połknąć ciebie i zdążyć za tego kolesia. Parę okazji na znajdźki tutaj widzę, ale myślę, że nie ma co się teraz starać. Czy któraś z tych monet wydaje się szczególnie duża? Tamta jedna może bardziej się nieco świeciła? Nie jestem pewny. Daj mi... Okej, to troszeczkę... Nie planowałem być tak szybkim. Ale na szczęście jesteśmy cali i zdrowi. Więcej tych ptaszków troszeczkę nie są za przyjemne, ale tutaj w ogóle jest to mega. Nie! Zjedz! Smacznego! Bierz tego też! Żyjemy? Chodź! Bo zaczynałeś mnie już troszeczkę denerwować. Zawsze jestem zaskoczony, jakie tempo potrafi Yoshi mieć. Jego ten flutter jump, double jump. Daj mu takiego kopa niezłego energii czasami. Tak go wybija do przodu fajnie. Nic nie widzę. Okej, myślałem, że już na zawsze w ciemność zostanie. Tak nie byłem pewny, co się dzieje. Okej, fajny mały poziom z tą mechaniką. Uwielbiam, jak często i jak za każdym razem inaczej jest ten motyw rzecz do bitu robienia. Bo jest to fantastyczny motyw, tak? Ale że jeszcze tak potrafią twórcy to pokazać z różnych stron, to ten system bitu. Że raz platformy, raz światło, raz coś, grawitacja się zmienia do bitu. Za każdym razem coś innego. Bardzo przyjemne. I okej. No. Nie był ten poziom duży. Więc na bank w tej strasznej willi jest kometa, moneta. I pewnie też jakiś znak zapytania. Teraz się nie pokazuje, ale zgaduję, jest jakaś też ukryta gwiazdka. Bo no nigdy nie ma tak, że jest tylko jedna na poziomie. Czy widzę coś? Nie widzę nigdzie. Okej, no pójdę teraz inną drogą na górę. Zaprowadzi mnie tu teraz na strych i na strychu będą nowe tajemnice pewnie do odkrycia. Dobra, po prostu coś takiego i mamy. No, w takich liniowych poziomach ja tak nie lubię przesadnie próbować eksplorować, tak, gdy poziomy są zaprojektowane. No, nie z myślą o eksplorowaniu takim. Okej, to było dużo lepsze przebiegnięcie się niż wtedy. Po prostu ignorować te ptaki, traktować to jakby ich tu nigdy nie było. Ale znaku zapytania, nie mam pojęcia gdzie taki mógł być. Dobra, na pewniaka. Jest. Może jako poziom, gdzie trzeba było nakarmić głodomora, jest tylko jedna gwiazdka tym razem? Możliwe. Znaczy w sensie kometa jeszcze pewnie, czy coś.
Zobaczmy. No na razie nic się nie wyświetla, ale też się nie wyświetla 100%, tak? Więc jeszcze będziemy musieli tutaj kiedyś wrócić. Ale to kiedyś nie będzie teraz. Wow. Pojedyncze gwiazdkowce. Poziom pływany, slimy springi, co? Głęboka studnia muszelkowa. Głębiny jej, no wiem, że wy. Mam nadzieję, że ten rekin nie porwuci z pierwszej gry. Okej, takie okręgi, to wygląda spoko. Okej, to wygląda też klimatycznie. Z tymi kamycorami. Yes! Świątynie pod... Muzyko, co ty robisz? To... Nie jestem pewny? Bardzo ciekawie to brzmi. Na jakieś rzeczy. Za godzinę tutaj dopłynę po tą muszelkę. Ty to. Bardzo dziwny utwór. Nietypowy. Tak ciągle czekam, aż się jakieś rozkręci, bit wleci czy coś. Nie? To tylko takie robimy. Nic więcej nie robimy, po prostu tu. To ty tu jesteś tu. Okej, ej. Kamera fajna tutaj była. Na razie, gdy nie za bardzo wiem, co się dzieje, mogę skupić swoją energię na mordowaniu tych kolesi. Mam przejście dalej? Jak mam przejście dalej, to idę dalej. Myślałem, że może kamera tak się na początku tego poziomu, początkowe spojrzenie na poziom. Cześć? Wyglądało, jakby się spoglądało na tych przeciwników, jakbym... Ja myślałem, że może jest jakieś wyzwanie zabicia wszystkich, czy coś takiego. Nie wygląda, nie wydaje się. Kometkę już mamy. Szalencja. Co robimy? Teraz ta sekcja i możliwe, że to już będzie koniec tego poziomu. Okej, to mi... A! To mi daje niezłego kopa, o nie, łap to. To mi tak miesza w sterowaniu, nie! Tak bardzo się nie czuję za dobrze teraz. Się kompletnie stuprocentowo pomieszałem z tym sterowaniem i wszystkim. Jak wypadłem z rytmu. Nie żeby było to strasznie trudne. Po prostu jak się straci panowanie nad wszystkim, to może być to całkiem trudne. Najgorsze w tych muszelkach jest to, jak powinny być szybkie, a wydają się takie po prostu ślimacze. Tak okropnie powolne. I tyle? To było dziwne. To znowu to samo co w pierwszej grze. Gasp, uratowałeś mnie. To było jak z pierwszej gry wycięte żywcem. W sensie, że słabe. Bup. To było strasznie słabe. Jak te wszystkie poziomy randomowe wodne z pierwszej gry. Tak popływaj sobie trochę i masz gwiazdkę. Co? Stówka. Na liczniku. Zaraz kometa jakaś się pojawi. Po prostu dziwne, tak? Bez... Jakby kompletnie skok jakości i poziomu trudności skomplikowania w dół. W porównaniu z resztą tej gry. Okej, mamy... kometę wcześniej. To było jak kanapka z chlebem. I z niczym więcej. Co tutaj macie dla mnie? Zapewne fioletowe monety. Aha, romp. Rompy są w tej grze przecież, no tak. Romp na niewidzialności i na gwiazdce, czy po prostu na skakaniu na was? Na Yoshim? Na niczym. Na niczym, jako Mario muszę to zrobić. Okej. No, tutaj brak widzialności nie przeszkadza, gdy oni mi pokazują, gdzie są. Serio, tak ekstremalnie nijakie to jest? Nie rozumiem. Okej, jest na 100% ten poziom. Tutaj musimy ciągle na kometę czekać. Tu jest progres do bossa czy nie do bossa? Do końca gry? Poziom finałowy, proszę państwa, tutaj nie chcę jeszcze kończyć gry. Nie chcę jeszcze kończyć gry, gro! Okej, czas na wielki finał, kapitanie! Nie, ja jestem kapitanem i mówię ci, że tu nie jest jeszcze czas na finał. Gdzieś tam! Czeka cię finał gry! Twoja księżniczka czeka cię tam! Jest finałem gry! Co za niespodzianka, to kometa! Nie moneta, a wygląda jak moc gwiazdy, gwiazda mocy, rzeczy, że to nie one były jedyną rzeczą zjadaną w okolicy, co? Jajco, kurczę. Co? Lumek!
Lumin! Mumin! Wygląda na to, że Bowser chce robić się jeszcze większy i większy. Będziesz potrzebował go zatrzymać, tego potwora bowserowego, zanim połknie wszystko na swojej drodze. Idź, pokaż mu, co potrafisz. Nie. Nie idę i nie pokażę mu, co potrafię. Rozumiemy się. Okej, czyli... Były pewnie dwa sposoby, żeby tam dojść i to nie jest tak, że jedyna droga to była przez nakarmienie z 1800 dla tamtego ziomka. Okej. To akurat wygląda niesamowicie znajomo, co planeta jedna za pierwszej gry, Battle Belt. Gdzie mieliśmy, dynię i bossa na końcu. W ogóle, czy mieliśmy w tym świecie mini planety Mega Run? Czy mieliśmy w tym świecie jakiegoś bossa, bo mi... Na takie straszne bezbosie to wszystko wygląda. Jak na razie. Pachnie mi to bezbosiem. Okej. Nie bardzo pilnowane. Chaos kosmiczny, to akurat lubię. Golem. Grolem z Pokémonów, taki, mój ulubiony Pokémon. Hej bracie, ja teraz wchodzę do gry. Na koniec gry, okej? Chcesz Switcha? Pograć na Switchu w Mario Karty, dzięki. Nigdy nie ma zresztą znaleźć dla mnie czasu ostatnio. Zapominasz o bracie swoim. Okej. Zaraz co? Grzybie? Znaczy kamieniu? Zaraz co? Halo? Przepraszam, utknąłem w kosmosie. Cześć, Goomba. Aha. Okej. Rozumiem, co tu robicie. Sprytne, Nintendo sprytne, to było mądre. Więc seria planet... mini planet, na których musimy... O nie. Tak nie może być. Musimy zabić wszystkich przeciwników. Ty jesteś przez nikogo nie pilnowany. Tak jak większość. Zrób sobie skok w dal. Czy potrafisz, graczu, czy potrafisz zrobić skok w dal? Dobra, na was potrzebuję wyciągnąć... O, ciebie. Chyba... Zbadałem każdy kącik, każdą dziurkę tej planety, zanim... znalazłem każdą stronę, zanim wpadłem na... tego grzyba. O! Mówiąc o, znaczy... kwiatka ognistego. A mówiąc o kwiatkach ognistych, czym dalej z nim pobiegnę, tym jest to bardzo dla mnie pomocne. Okej, już chyba dalej nie zabiorę. Ale mogłem dwie planety jakby naraz zrobić? Czymś takim? Zaraz, to nie jest gwiazdka. Bałem się przez chwilę. Są to gumby. Dwa naraz? Nie był to double, oh baby. To też nie był double, oh baby. A to był nawet nie był one. Nawet nie był jeden double. Taki pojedynczy double to nie był. Więc ciebie trzeba kopnąć. Ciebie trzeba... O, jak pod ścianą podstawiony! Nie wiedział, co zrobić, ma. Dlaczego ten klucz był potrzebny? Dlaczego łamiecie swoje zasady? Do tej pory zabicie przeciwników aktywowało wszystko, przejście dalej? Tym razem nie, tym razem zabicie wszystkich dało ci klucz, który dał ci przejście dalej. Chcecie, żebym zabił te buszki? A to fajne. Lubię te takie randomowe, niektóre fajne... fajne sekcje 2D. One są przeurocze. Jak ten księżyc był wcześniej, teraz ta... wnętrze dyni. Jakie urocze. Dacie mi... Zbliżamy się do bossa, czy nie? Będzie tutaj bossa, czy nie? O, właśnie. Znowu ta muza. Tak spodziewałem się, że znajdziemy zaraz tego, który sprzedaje rzeczy. Aha, ty jesteś tutaj. Ile chcesz? Raczej więcej niż 20. Nie wiem, gdzie się dało zdobyć takie? Nie jestem pewny. No to my ta tylko jedno. Tutaj rurki... Nie widzę nigdzie. O, traf go. No, teraz tego nie zrobimy. I nie przypominam sobie zbyt wielu rzeczy na tym poziomie do zdobywania monet, chyba że właśnie... no, zabijanie przeciwników w konkretny sposób, który daje monety, a nie bitsy. Czyli skacząc im na głowę. Ciągle uwielbiam, że jest różnica między tym. Dobra, ty... No bardzo łatwa, skromna i niezaciekawa w porównaniu z resztą tej gry planeta jak na razie. Galaktyka. I dostaliśmy kolesia sprzedającego życia nie przed bossem, a tak randomowo na środku. To ciekawe. Tere. No już nie zdążę, nie będę nawet próbował. Dało się na pewno zrobić to szybciej. Ale... I tak, no nie było to strasznie trudne. A mogę tam? Mogę skokiem do tyłu zawsze. Pięknie, no sprytne, ale to... Szybko się kończył te walki wszystkie. Ty? To nie jest tak, że zabierasz mnie do tyłu, gdzie... A, nie trafiłem, serio. Proszę!
Proszę. Są jednorazowe, czy... Jak? Dokładnie nie! Odbija już od siebie, spoko. I to jest koniec. A chciałem coś powiedzieć, ale mi to wypadło z głowy. Tyle? Gwiazdka jest moja? Znaczy, chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że mogę się teraz jakoś... Na przykład w tym momencie wrócić nagle do... Tego kolesia, który chce monety mi zjeść. No właśnie, nie ma czegoś takiego. Okej. Strasznie jestem rozczarowany jak na razie tym ostatnim światem. A przynajmniej ostatnimi trzema gwiazdkami jego. Identyczne sytuacje są w pierwszej grze, tylko... No, nie aż tak źle. Tak po prostu strasznie nijakie były te ostatnie trzy gwiazdki, że to jest... niewiarygodne, biorąc pod uwagę, jakim arcydziełem do tej pory ta gra była. Okej. Glider znowu, wyścig, powtórka tamtego. Dziwne są te wyścigi, bo nie za bardzo zostawiają ci miejsce na robienie tego szybciej, wolniej, jakkolwiek. Po prostu przeleć do mety jeszcze raz. Tylko teraz jest wyścig, ale lecisz tak samo. Trasa jest taka sama, wszystko jest takie samo. No nie wiem, może wcześniej tych kretów i ich samochodzików nie było tutaj na tym poziomie. I też złapmy za kontroler w wygodniejszą pozycję. Ale tak poza tym... No ta minuta i dwie sekundy, nawet jeśli zrobię to wolniej tym razem, to jestem pewny, że wygram. I tak, ta minuta, dwie, dwie sekundy to więcej niż wystarczająco na zrobienie tego. Tutaj możemy sobie przyspieszać trochę, przynajmniej. Łapać prędkość dzięki tym grawitacyjnym rzeczom. Mniej więcej do góry, proszę cię. Okej, okay, to było zrobione. Pod wami. Przynajmniej mogę się starać bić swój rekord poprzedni. Byleby nigdy nie stuknąć się w cokolwiek. No chyba nawet bardzo pobiję rekord poprzedni. Nie jestem pewny dlaczego. No może nie bardzo. O dwie sekundy. No znowu to samo i tak coś... Nie mam słów. Każda z ostatnich, nie wiem, 5-6 gwiazdek była tak niejaka. Okej, okay. Mamy teraz dwie rzeczy tutaj. Jakby taka seria walk jako ostatni poziom przed finałowym bossem pasuje bezbłędnie. Tylko, że jest nudna. Więc skaczemy na głowy przeciwników, żeby zbierać monety. I tak po zabiciu na przykład takiego kamyka, nie ignorować, co z niego wyleci. Byleby ich nie pomijać, tak? Jak normalnie są do niczego, z wyjątkiem tego, gdy mamy nakarmić kogoś, spoko. Siema. Transformacja w... Nic. W piłkę. Brzydką piłkę, brązową piłkę. Piłka? Do piłki. Piłka? Aha, replay bossa. Okej. Okej, nie. Nie, gro, nie rób mi tego. Ja cię tak lubiłem. Nie. Masz dwie głowy? To było ciekawe, jakby teraz po dwóch stronach miał głowę i nie miał ogona, jakby nigdzie. Teraz się pali. O Boże, to jak nowy przeciwnik kompletnie. Nie byłeś już czasem przeciwnikiem, którego i tak trzeba było dwa razy w tej grze rozwalić? Z jakiegoś powodu? Nie wiem, czy przez Daredevila, czy... Czy z jakiego? Nie trafiłem, nie! Czy Daredevil, czy Speedrun, czy co tam było? Tak mi się wydaje, że walczyłem z pierwszą twoją wersją dwa razy. Jak ja to zrobię? Jak on to zrobi? O Boże, zrobił to. No praktycznie taki sam. Nie każą z każdym bossem walczyć 10 razy. Czasami co najwyżej 2. Tym razem chyba 3. Więcej niż raz to jest za dużo. Seria najgorszych gwiazdek z gry na samym końcu. Identycznie jak w pierwszej grze. Szkoda. Każda po prostu z ostatnich, nie wiem, 6 była. Była żadna. Aha, dobra, to był znak zapytania, a teraz mamy kometę, która... No czy kometa może być dobra? Filozofowie zadają sobie to pytanie od wieków. Czy kometa może być dobra? Daredevil, wuhu! Jeszcze raz ten poziom, ale nie oberwij! Gubisz mnie, gubię sygnał Mario, Galaxy 2, gubimy się! Zaczynamy nadawać na innych falach. Zaraz ten poziom każecie mi jeszcze raz robić? Nie róbcie mi tego. Ten ze wszystkich poziomów, ten każecie mi jeszcze raz robić? Na Daredevilu? Naprawdę? O Boże, jak ja tutaj mam mnie oberwać, robiąc coś takiego? O Boże, jak ja tutaj mam mnie oberwać, robiąc coś takiego? Trafię na ślepo, nie? O wow! Nie oberwałem, robiąc coś takiego. Mój Boże. Te krety to jest w ogóle kpina, bo na nich... Co tu najłatwiejsi przeciwnicy z gry? Nic nie trzeba robić w tej sekcji. Tak samo to, czy jest to ciekawe? Jasne! Na przedostatni poziom z gry? Nie. To jest trochę wymagające, to wam przyznam. I nawet fajne, jest trochę fajne. Znaczy nie mówię, że warte ostatniego finałowego poziomu, czy coś takiego. Ale... Mogło być gorzej.
No tyle, 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 tyle! Jezu Chryste! Co się z tą grą stało? Stoczyłeś się, Mario. Stoczyłeś się. Oho! Ta różnica jakości jest niepojęta tutaj. Co do reszty tej gry. Okej, okay, ale zostawia nas to z grą wymaksowaną, prawda? Nie pojawia się żadne cokolwiek. Mamy zrobione wszystko, prawda? Okej, okay, Slimy Spring ma jeszcze dla mnie jakiś znak zapytania. Jakąś mini gierkę czy cokolwiek. Poza tym jest wszystko. Mamy 105, na Springu będzie 106, tutaj będzie 107 i 108. Co zostawia nam 12 gwiazdek na później do zdobycia. To bardzo smutno, że dwa ostatnie poziomy gry trafiły się najgorsze. Ten był rozczarowujący, był świetny, ale stać go na więcej. Ten był okej, okay, ale też myślę stać go na więcej. Ten był świetny, ten był po prostu świetny. I myślę, po Melty Monsterze też spodziewałbym się troszeczkę więcej po poziomie z ostatniego świata gry. Był nie aż tak ciekawy jak na przykład ten pustynny, ale był też super, ale... Ostatnie 10 gwiazdek jakieś, czy ileś... Nie wiem, 6-8 to była tragedia. Tak, oczywiście 6-8 to nie jest 60-80 jak w takiej innej grze, która ma Super Mario i Galaxy w tytule. Niech się finał dzieje! Generator Galaktyk Bowsera. Chce sobie galaktyki robić? Porwałeś księżniczkę Rosalinę do tego? Nie dałbyś rady. Bowserowa forteca fortyfikowana. Porwałeś księżniczkę Peach, która ma ci znowu galaktykę urodzić. Nie mam pojęcia, co ty sobie wyobrażasz, jak to ma działać. Czy może nie? Tym razem sam weźmie sprawy w swoje ręce. Bowser sam się powiększył i teraz będzie galaktyki robił? Nie mam pojęcia. Jego marzenie to mieć własny wszechświat czy coś. Nieważne, nieważne. Bracia młotkowscy, poziom bowserowski, tędy droga. Zaufam ci, przyjacielu ognisty! Oj, 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 oj. Go get em. Nic po nich. Zobaczenie takich trzech braci z młotkami byłoby największym koszmarem, gdyby to było 2D Mario Bros. Pierwsze. Czy co? Au! Czy coś? Jak widać, nawet w 3D sprawiają mi troszeczkę kłopoty. Ale w 2D, gdyby mi taka trójka ich wyskoczyła, to byłoby koszmarne. Tutaj nie było tak źle. Chociaż gdy trzej strzelali, można było się lekko skołować. Jak można było zobaczyć. Ale serio, jakbym w pierwszym Super Mario Bros. Za dzieciaka coś takiego zobaczył, nigdy w życiu. Nigdy w życiu bym nawet nie myślał, że byłbym w stanie coś takiego zrobić. Halo, 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 lecicie prosto we mnie. Lecicie prosto we mnie. Miałem hamulce, co z tego? Ja tu nie jestem, żeby grać powoli. Dobra. Żeby podbijać się do góry, czy próbować kombinować? Nie, 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 nie. Ja tu idę prosto po Bowsera. Nie ma miejsca na czekanie. No niestety, normalnie bym tutaj jakieś skoki w dal próbował robić, inne takie świry. Ale... ale w tym rzecz... zdążymy. Że gdy mamy świder w rękach, to jesteśmy troszeczkę bezradni. Nasze moce są odebrane. Nie możemy kucać, gdy go trzymamy. Au, au, au. A co za tym idzie? Skok do tyłu nie działa. O, skok w dal też nie działa. Może monetka kometowa? One up tylko. Dobra. Mam cię na oku, monetę kometo. Znaczy będę miał, jak cię zobaczę. Dopóki cię nie zobaczę, to tak nie mam jak cię mieć na oku. Ale będę cię szukał. Tego możesz być pewna. Nie odpuszczę cię nigdy. Sekcja chmurkowa. To miło. To miło wiedzieć. No, w trakcie tego lotu starałem się przyglądać i... nie wypatrzyłem niczego. Żadnej monety, komety. Okej! Okay. A! A! Dobrze, 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 dobrze. Nie wiedziałem, co się stało przez chwilę. Kompletnie nie zauważyłem tego. A w sumie ciebie nie potrzebuję. To... jak mogło się to inaczej skończyć? Bardzo, bardzo mądra decyzja to była. Polecam takie decyzje podejmować. Życiowe. Ty. Siebie. Coś takiego chciałem właśnie. Być w takiej pozycji, kiedy bullet bile nie mają jak nie trafić. Co ja w ogóle robię? Co ja w ogóle czekam? Sekcje chmurkowe są na ogół tak banalne. O, chciałem zrobić skok teraz do tyłu. Ale robi się to z przyciskiem skoku. Gada się też z przyciskiem skoku. Chciałem się przyjrzeć, rozejrzeć, czy przypadkiem nie ma tam kometki, monetki. Długi poziom, to mu przyznam. Przebijamy się przez wszystkie mechaniki. Czas na Yoshiego.
konia pięknego mojego. Znikaj, dziadzia. Oj, barierka. Niewygodna troszeczkę pozycja dla niej. Yoshi! Yoshi, fajnie będzie pograć. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że jeszcze... Tam jest tylko one up. Że Yoshi dostanie cały swój poziom później jakiś... Okej, wyrobiłem się. Zjadłem bumerang. O, ale fajne. Mogę? Ale... Ja chcę ciebie tak rozwalić. No. Że chcę nie znaczy, że to zrobię. Mogę? Proszę? Proszę, traf go! Dobra. Bardzo mi się podobało to jako sposób na ciebie. Jak zobaczyłem, że jest potencjał taki... Musiałem... O nie! Zacząłem całkiem powoli i to robić! No nie, nie wiem, serio! Chyba timing mój startowy był beznadziejny. Tak mi się wydaje, że było to niemożliwe, tak jak zacząłem. Wydaje mi się, że przez to, że się tam cofnąłem... Sprawdzić, czy nie zostawiłem komety żadnej w tamtym momencie. Timing się konkretnie rozjechał, kompletnie, no. A to nie fart, a to głupio oberwać w taki sposób. Siema! Dobra? Działa wszystko. Znikaj grzybie, nie lubię grzybów. O, tak kombinowałem, czy jakieś fajne skróty znajdę, czy coś. Aaaa! Myślałem, że ta moneta dla zmyłki była, o nie! Tam w ogóle są rzeczy. O nie! Teraz tutaj. To jest fajna sekcja, ale no z domysłu po prostu uwielbiam te mechanizmy. Te snake'i właśnie w platformówkach. Dobra. Musimy raczej. Aha. Zaraz. Nie. Idealnie mnie to odbiło do przodu. Okej. Czy to będzie koniec? Czy to nie będzie koniec? Mam wrażenie, że to była najmniej intensywna akcja z Bowserem jak na razie. Ale nie jestem pewny co do tego. To wygląda jak koniec, a jeśli tak, to troszeczkę skromny był ten poziom, muszę przyznać. W sensie długi, najdłuższy myśl... Serio? Serio? Możesz tutaj? Wydaje się najdłuższy z tych Bowserowych. Ale najłatwiejszy? Nie działo się tu nic szczególnie takiego mega intensywnego czy cokolwiek. Nie wiem. Bo jeśli mamy trzy rzeczy do rozwalenia, to... To oznacza, że Bowser nadchodzi do ciebie. Okej. Tunel. Koniec czy nie? Muzyka sobie idzie, więc chyba koniec. Okej. No co? Jesteś faktycznie większy? Ga, poddaj się już! Wystarczy tego, dlaczego nie zatrzymasz, nie próbujesz robić bałaganu dla mnie i nie niszczyć mojego super master planu? Buduję nowe galaktyczne imperium tutaj, w tym miejscu i nie zatrzymasz mnie. Dlaczego po prostu nie uciekniesz i nie znajdziesz sobie jakiejś zielonej rury, żeby się schować w niej? Haha, śmieszne, bo ja Mario jestem tu tylko w rury, jestem dobry, co? Mario! W bańce ją zamknął. Czemu? Dlaczego? Nie widzisz, że jestem zajęty zamykaniem w bańce księżniczek? Nie mam czasu, żeby gadać, więc zajmijmy się tym szybko, maluchu. Tak wiem, jesteś duży, a ja jestem Mario. No co? Zaraz, dobra, ta gra raczej tego nie zrobi. Ale gdyby była to inna platformówka, to na finałową walkę Mario by się zrobił takim samym gigantem, jak Bowser tutaj jest. I byłaby walka jakaś gigantów, kaiju czy coś. Tak bym się spodziewał tego typu akcji po innej grze. Ale nie spodziewam się tego po Galaxy 2, żeby coś takiego zrobiło. Nie wydaje się to niestety w stylu tej gry. Dobra. Okej, powinno być dobrze. Raz. Liczymy, ile razy trzeba ci przywalić. Okej, co to za atak? Ten klasyczny. Jest bardzo łatwy do uniknięcia. Ciekawe, czy w ogóle ta linia jeszcze, którą zostawia, boli. Jest on... Okej. Kompletnie się zamyśliłem. Kompletnie nie myślałem o niczym. Proszę. Więc faza pierwsza. Zamiast fali uderzeniowej robił takie ogniki, ale były równie łatwe do unikania. Ja jednak skorzystam sobie z tego wyleczenia. Okej, dalej robisz coś takiego. No jeden skok. Jak mówię, nawet... Wydaje się to... Okej, co ja mówię? Wydaje się to łatwiejsze niż...
niż pierwszy Super Mario Galaxy? Pod pewnymi względami? Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Tyle? Proszę. No nie będzie flawless walki finałowej, niestety, a mogła być. Ale zawsze jakoś... Nie powinno! Nie powinienem się tak gubić w trakcie... tego? A jak zostawię mi te trzy naraz fale uderzeniowe z tych kulek, to jakoś... Jakoś się łapię strasznie na tym. Mamy cię? Nie gadaj! Nie gadaj! Nie gadaj! Nie, to jest żart. To jest żart. To jest żart, prawda? To jest kpina, to jest ha-ha-ha! Udajemy, że wygrałeś, ale tak naprawdę to było dopiero przedsmak przed bossem prawdziwym, brosem, Mario. Co nie? Bowser Jr. będzie trufi nowym bossem. Tym razem, nie tatuś. Prawda? Prawda? To nie był koniec, prawda? 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 Ta gra miała gorszego bossa niż Super Mario Sunshine, prawda? Co? Halo? Halo? Co się dzieje? No właśnie, nie mogło tak być. To było zbyt... Zbyt nieciekawe na filmowych bossach. Dobra, cieszę się. Nie byłoby realne, gdyby tak mogło się skończyć. Hej, zgadnij co, Mario? Złap za oddech ostatni raz, bo to będzie twój ostatni raz, kiedy oddychasz. Ponieważ, wiesz co? Ponieważ się teraz skończę! O, łatw, zaczynamy na jak się kończę. Robicie gigama... O, robicie bajoneter! Robicie bajonetę mi tutaj! To ciekawe! Dosłownie bajoneter się dzieje. Dosłownie nie umiem celować się dzieje. Dosłownie jestem żałosny się dzieje. Wow! Nie gadaj. A teraz odbił mnie. Możesz nie? Proszę. To. No rusz się, powiedziałem. Nie rób mi tak, jeśli możesz. Ja ci tak robię, nie ty mi. Przestań cwaniaczyć. Mówię ci. Dobra, wyczekam cię idealnie. Zrobię cię idealnie. Prosto w twarz. Tyle? O nie, Mario, to bolało. Moje moce odeszły, moje imperium się pomniejsza, moje wielkie ciasto. Wiesz co, no myśli, nigdy nie dostanę nawet kawałka jego. Okej. Powiedz, Sajk. Naprawdę? 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 Hej, Rosalina. Znaczy Peach. Rosalina zaraz. Naprawdę? Naprawdę? Seriously? Ta-ra-ta-ta. Masz rozpikselizowane oczy, księżniczko. Ja nie mam, patrz jakie mam ładne, okrągłe. Czemu ty masz takie schodkowe, aliazowane? To nie był komplement. Pa. Teraz z księżniczką robię tutaj rzeczy przy gwiazdce. I z Lumką. A gdzie Rosalina? Rosalina czeka? Po prostu nas obserwowała z obserwatorium przez całą grę? Idziemy ją odwiedzić statkiem? Czuję się bardzo skołowany i rozkołysany emocjonalnie. Och, to jest piękne. Rosalina! Ina. O Boże! Kto by pomyślał, że dostaniemy identyczny plot twist co w Iskierkach Lazei? O Boże! Parapa! Trójkąt X! God Mode'a sobie właśnie, Mario, odpaliłem. Ja jestem prawdziwym finałowym bossem! Ta-ra-ta. Zawsze myślałem, że się jeszcze kiedyś spotkamy! Rosalindo! Hej, to ja Rosalina, fajna jestem. Dużo mnie było w tej grze, co nie? Mama! O, mama! Mommy? Jestem Rosalina, spoglądałam na was i rozumiem post kosmos. Spoglądam i kronię. Protek i Watch. Czekałam na was przez całe swoje życie. Gdy zły potwór przejął gwiazdę mocy, naszą, zostałam oddzielona od mojego cennego malucha.
ale wiedziałem, że kiedyś się jeszcze zobaczymy. Ponieważ... jest siła, która łączy nas. Zagina czas i przestrzeń. Teraz nawet prawa uniwersum... nie mogą tego nawet zatrzymać, nawet tak. To było not, a nie now. Wiedziałem, że jego delikatne pociągnięcie przetrwa. To jest pragnienie połączenia się z powrotem, zjednania z kimś, kto jest ważny dla ciebie. To przyciąganie sprowadziło nas razem do siebie, ze sobą. O. Przeszliśmy przez tyle, żeby się spotkać znowu. To nie jest jakiś tylko byle jaki kaprys gwiazdy, co nie? Jestem tego pewna. Mario. Dzięki za zjednoczenie mnie z moim dzieckiem. Myślę, że nagle plot twist, jestem twoją mamą, Rosalina! Ha, ha, ha! Nigdy nie zapomnę ciebie. Nawet gdy kiedyś sam staniesz się gwiazdą... Co? Ja stanę się gwiazdą. Zaraz, to ty mówisz, mały! Nigdy nie zapomnę cię, Mario! Nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnę! Płyta mi się zacięła i mogę pomówić tylko, że nigdy nie zapomnę, Mario. Nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnę. Czapkę mi zabrał! No? Nie śmiej się! Halo? Nie, gwiazdy błyszczą się na was z góry! Nara! To była przygoda. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Więc ten maluch powrócił do swojej specjalnej osoby. Nie mów na mnie, maluch! I na niego też nie mów. I ty też, kumplu, co nie? Haha! Ha! Sheesh! Okej, wasza dwójka, to czas, żebyście wracali do swojej planety, do swojego domu! Aha! Pa pa pa, pa pa pa, para pa 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 pa. Tyle? Sheesh! I pogrzali. Napisy? Kredyty? Ten motyw książki był fajny. Kredyty? Lecą? Halo? Super Mario Galaxy 2! I am Mr. Galaxy 2. To ja. Dobra, następna klatka. Następny slajd! Naciskam wszystkie przyciski. Fajne logo, naprawdę fajne, podoba mi się. Tyle, Miyamoto zrobił tą grę sam, nikt inny, koniec napisów. Halo, co się dzieje? Co ja tu widzę? Mogę grać? Jest gaming na napisach! Kto by pomyślał, że napisy gamerskie mogą być? Mario Galaxy Orkiestra, ale nie z imienia i nazwiska. Imię Mario, nazwisko Orkiestra. Galaxy to jego drugie. Serio? Nie dali do kredytów muzyków tej gry? Ale skam. Hej, robiłem muzykę do tej, do Mario Galaxy, czaisz? Czy jestem w napisach? Nie. Nie. Zapomnieli o mnie. Poliżę cię, Bowser. Poliżę cię, Bowser. Poliżę cię, Bowser. Kto teraz jest mały, co? No, czuj się polizany. Bardziej. Więcej. Jeszcze raz. Myślałeś, że to koniec? Myślałeś, że to koniec? Też coś to do oberwie. Ta-ta... Ile mam blizać tego Bowsera? O, jest wielkie ciasto księżniczki Peach! Patrzcie na to! Ciebie też poliżę, księżniczko. Moim koniem. Moim Yoshim. Toady, mogę ciasto polizać? Koniu? Nie, ciasto mu nie smakuje. Yoshi ciasta nie liże. Fu! Cukierki dla psa dajecie? Pogrzało? Jej! The end. Thank you so much for playing my game! Tak, Mario. Tak. To mój taniec jest tutaj. Nie ma za co, ale nie. Specjalny świat odblokowany! Świat siódmy! Jak wygląda, co się w nim dzieje? Pam, 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 pam. Zostało gwiazdek 14. Zaraz, świat S?
specjalny, okej, okay, here we go. Zaraz tak świat S, co to za cyfra? Mario, nowe cyfry wymyślasz? Jest kometa tutaj, a tutaj ciągle... Tutaj ciągle nic. Dziwne. Gra skończona, czemu ciągle tam nic? Moja wina? Nie wiem, na razie poczekam. Aż dostanę jakiegoś maila, że małpa na mnie czeka, czy ktoś inny. Speedrun finałowego poziomu. Dlaczego na te speedruny daję łatwiejsze wersje poziomów? Jakby każecie mi robić poziom drugi raz, ale łatwiej? Gdzie w tym logika? To jest najdziwniejsze czasami w tej grze. Że teraz bullet bille nie strzelają i... Hej, masz dużo łatwiej. Dzięki? Aha. Kiedy kometa to jest to samo, ale łatwiej, albo to samo, ale wolniej, to jest po prostu... nonsens taki absolutny. Okej. Okay. Mhm. I od razu faktycznie Chimpy ma gwiazdkę ostatnią. Przynajmniej zanim zobaczymy, co się czai tam dalej, to chcę wymaksować sobie to wszystko. No bardzo rozczarowujący ostatni poziom z gry, był mniej ciekawy niż ten finałowy poziom z pierwszej gry, był mniej ciekawy niż reszta poziomów bossów z tej gry. I finałowy boss był strasznie rozczarowujący, mimo że ta ostatnia sekcja była świetna, to nie na tyle, żeby była satysfakcjonująca jakoś mocno z bossem na koniec. Szkoda. Zbierz 10 tysięcy punktów w tej grze i dostaniesz gwiazdkę. Będzie to wyzwanie polegające na tym, że zbierz punkty robiąc rzeczy. Aha, szlaczek monetowy. Spoko? Okej. Zarówno teraz będzie się opłacało robić mordowanie. Dobrze. Za same punktów... okej, okay, tych nie zamordowałem, ale... Myślę... Jeszcze jedna taka sekcja. Morderstw bardzo brutalnych. I punkty się posypią. I to nie jest tak, że muszę wszystkich konkretnie. Jest 6 tysięcy, okej. I teraz jeszcze kolejne miliony. No monet podnieść będzie ciężko. I celować też jest was ciężko. Ale jest was więcej niż potrzebuję. Nawet jeśli mój cel będzie najgorszy na świecie. Jak też jest, to jeszcze 7. Jeszcze paru, jeszcze 3, jeszcze 3. Jeszcze 3, jeszcze 2, jeszcze 1, jeszcze 0 zrobione. Tak oto 6 światów jest zrobione na procent 100. I gwiazdek zostawia nam to 11, 12, 12 by pasowało bardzo. Zostawia z kilkoma poziomami, nie jednym na koniec. Ile mamy? 108? Mhm. 108, dobra. 12 gwiazdek zostało. Ciekawi mnie struktura świata bonusowego, postgame'owego. Co zostało, co tu macie? Co tu macie, co tu macie? Aha. Tęczowo piękna kraina. I cały pełnoprawny świat! Tak wygląda przynajmniej. Wow, czy możesz w to uwierzyć? Jaka muza. Czy możesz w to uwierzyć? To musi być ten dziwny, legendarny świat, o którym słyszeliśmy plotki. Jest tu nawet więcej gwiazd mocy, więc zbierzmy je wszystkie, kapitanie. Okej. Okay. Okej, okay, powtórka. To wygląda nieźle. Korona. Taki zygzak, potrzebujemy 2000. Test tego, ile gwiazdek mamy. I potrzebujemy tylko 110, żeby odkrywać sobie, jak rozumiem, ostatnią rzecz z gry, bonusową. Ta. Zaraz. To by działało tak dobrze, gdyby to był 8 świat i to jest takie S, ale też wygląda jak 8 i takie 2 w jednym. Nie, jest to. Było 6 światów i to jest 8 teraz, jakby i 7. Ale byłoby śmiesznie, jakby tak było S i 8 dwuznaczne takie. 12 ostatnich gwiazdek, specjalny świat. Jak Gwiezdna Droga, czy jakkolwiek to się nazywało, Super Mario World. Jak Star Road, tak? Czy coś? Jak Champions Road za 3D World. Jak cokolwiek to było, Super Darker, coś tam, z Odyssey. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem poziomów, aż nas czeka bonusowych. Spoko, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to fajne wyzwanie. I fajny sposób na zakończenie tej gry. Zdecydowanie świat szósty podobał mi się najmniej, to bardzo w porównaniu z resztą. Co szkoda. Co prawda to jest 1/6, która trochę rozczarowuje, a nie jak w pierwszej grze. 1/2, która bardzo rozczarowuje. Ale i tak szkoda, że nie wylądowali, że nie dotrwali do końca z tym niesamowicie wysokim poziomem. I tu troszeczkę zabrakło sił. Ale zobaczmy, co świat S będzie miał do zaoferowania. Moja ulubiona cyfra.